Dzień dobry. Chłopacy! Mam stąd wygonić. Audycja się... Ty muś, nie musisz siedzieć mi na kolanach, ale usiądź na innym krześle i chcę, żebyś posłuchał. Okej? Okay? A to ma być audycja... A to ma być... ja mam być dziennikarzem, czy ty? No... Dobra, to wytniemy. Możemy od nowa? Dzień dobry, nazywam się Lidia Piechota i poprowadziłam warsztaty dziennikarskie, influencerskie, z wyrażania siebie w Chełmińskim Domu Kultury. Posłuchajcie, co nagraliśmy. Uwaga, poczekajcie chwilę. Wy mówicie tutaj. Tak, cisza na planie. Akcja! Witamy Państwa serdecznie na oto tym wywiadzie. Z tej strony Kinga Plewka i za wszelkie hałasy przepraszamy. Ale dziś gości u nas... Gaja Maria Murawska. Podobno bardzo lubisz psy, pływanie i malowanie. Powiedz nam na początku coś o psach. Psy mam od całego... No, od pierwszego dnia życia. Aha, a mogę wiedzieć, jak się jak twoje psy się bawią? Tak. Jak? Staruszek, który był ze mną od chyba pierwszego dnia życia, to się nazywa Brego. Aha. Tam takie są śmieszne sytuacje, czasami on tak bronił, że ten nadal broni, bo jeszcze dycha i biega. Ile masz ogólnie tych psów? Dwa. Aha. Bardziej są takie ulubione twoje, czy wszystkie kochasz tak samo? To akurat pytanie takie dosyć głupkowate, bo nikogo nie kocha się bardziej, żadnego psa. Dlatego mówię, że druga część pytania to jest, czy kochasz oboje tak samo, bo są takie osoby. Tak. Tak, kocham oboje tak samo. A jakie mają kolory te psy? Starszy ma kolor przypalany, czyli pomarańczowo-czarno-żółty, taki złotki. Fajny. A najmłodszy, wielki, białozębny, czarny pies. Wow. Dobra. Toper. Słyszałam też o tobie wiele, że lubisz pływać i w sumie to ja też lubię pływać. Lubię pływać dlatego, że od dziecka, w sumie od... dwuchlatek pływam i jestem w drużynie. Byłam w takiej na płytkim basenie. Potem przenieśli mnie, zaproponowali darmowe lekcje dla starszych czwartoklasistów. Ja pamiętam, że też miałam jakieś przygody, bo chodziłam do akwaparku do Świecia i tam pan mnie nauczył na plecach pływać i do teraz w ogóle na brzuchu nie umiem pływać, tylko ciągle na plecach. Ale podstawa to brzuch. No wiem, ale właśnie dziwnie, bo ja nie umiem na brzuchu, a umiem na plecach. Na brzuchu się umiem pływa, pod wodą, na brzuchu się pływa tak. Wszyscy pod wodą. A może rysowałaś kiedyś jakiś basen albo psy? Oj, nie raz, nie dwa, nie osiem, 20 na pewno. Dużo czasu naprawdę spędzam przy psach i przy malowaniu. Tam różne mam tęce, pokój mam zapełniony kredkami, szkicownikami. W ogóle wszystkim. No malowanie to moje życie, no tak propo. Chciałam tylko dodać, bo już niestety zbliża się koniec tego. Chciałam tylko dodać, iż ja też bardzo lubię malowanie i dziękuję bardzo za wysłuchanie i pozdrawiamy wszystkich. Może jeszcze słowa od... Pozdrawiamy Was bardzo, do widzenia. Tak, pozdrawiamy i... Życzymy najbardziej dnia. Pozdrawiam moją mamę Agnieszkę, tatę Tomasza i babcię i dziadka Zbyszka, babcię Ewę. Do widzenia. Miłego popołudnia. Albo dnia. No. Do widzenia! Do widzenia! Cześć, mam na imię Kasper, mam 7 lat. I dzień dobry. Dzisiaj z nami będzie gwiazda Julek. Dzień dobry, mam na imię Julek i też mam 7 lat. Jaka jest pogoda? Pochmurna. Julek, co lubisz?
pływać i wchodzić do przerębla. Co to jest przeręble? To zimą, jak na przykład robi się w basenie na przykład dziurę i tam się wchodzi, jest wtedy bardzo, bardzo zimno. Nie jest ci zimno? Trochę tak. Co jeszcze lubisz robić? Jeździć na nartach, jeździć na rowerze i pływać. Czy masz jakieś zwierzęta? Tak, mam dwa zwierzęta. Psa i chomika. To będziesz miała dużo roboty. Mam trochę tam roboty, ale psa wczoraj kupę sprzątałem, no i to nie było dosyć fajne, bo było tego pełno. Co robisz ze swoimi zwierzętami i jak się z nimi bawisz? Z chomikiem bierzemy go na przyczepę i go sobie wozimy, żeby miał fajną jazdę. A z psem to sobie biegamy czasami. A na przykład jak pies chce wyjść na spacer, a nikogo nie ma w domu, a chomik musi sam zostać w domu? No to w sumie nie wiem. Jak jest na przykład noc, pies i wychodzi z nim na przykład na podwórko z psem? Nie wychodzi. Mama czasami wychodzi z Figą, z moim psem na spacer. No i wtedy, ale wtedy my już byliśmy chyba po kompaniu raz albo dwa razy. Ja nie, ale ty tak. A o której z psem wychodzisz? Ja rzadko wychodzę z psem. Czyli że tak mniej więcej o na przykład raz na tydzień? Raz na miesiąc. Jakoś tam raz, nie wiem w sumie. W sumie nie wiem. Powiem ci, że psy są najlepszymi psami w dziejach. A najlepiej to jamniki, bo ja mam. Zapytaj, jak się jeszcze nazywa. Jak się nazywa twój piesek i chomik? Mój chomik nazywa się Słodziak, bo jest mały i słodki, a mój pies nazywa się Figa. Czyli, że chomik się nazywa Słodziak, bo jest słodki i malutki. Tak. A pies się nazywa Figa, bo... Momiga. Dziękujemy za rozmowę panu Julkowi. Czy pan ma jeszcze coś nam do powiedzenia? Nie, wszystkiego dobrego i do widzenia. Do widzenia, miłego popołudnia. Dobra, pa! Dzień dobry, jestem Zak. A obok mnie jest Lila. Dzień dobry, jestem Lila, mam 7 lat i bardzo lubię piec ciasta. A jakie lubisz bardzo ciasta robić? Najbardziej no to jabłecznik albo ciasto orzechowo-marchewkowe. To chyba jabłecznik chętnie zjem, jak przyniesiesz jeszcze. A jak się robi jabłecznik? Do jabłecznika są potrzebne jabłka, mąka, ten cukier, no i różne te przedmioty kuchenne. A jakie? No mikser, miska, łyżka. A w czym pieczesz? W takiej specjalnej blachy do pieczenia. A ile musi się piecyć? No nie, chyba tak z pół godziny. A mnie zaprosić na ciasta? Oczywiście. Dziękuję, Lilo. Powiedziałaś, jak mówisz, jak się robi jabłecznik. Do widzenia i miłego dnia. Do widzenia. Dzień dobry, witamy na naszej audycji i z tej strony Kinga Plewka i mamy dziś dwóch chłopaków. Jest to Nikodem oraz Tymek. Cześć, jestem Tymek, mam 5 lat. Cześć, jestem Nikodem, ja mam 7 lat.
Dobrze. Czy któryś z Was chodzi do szkoły, czy może chodzić obydwoje do przedszkola, czy do tego samego? Ja chodzę do szkoły. Ja chodzę do przedszkola. Lubicie swoje klasy? Nie, ja nie pamiętam się. Czy macie jakieś plany na ferie albo ogólnie na weekendy? Ja jadę na zimówki, na narty. O, to fajnie. A co w ogóle lubicie robić? Ja lubię się bawić. Ja lubię grać na konsoli i pływać. Wow, to tak samo jak ja. Też lubię bardzo pływać. Nikodem powiedziałeś, że lubisz się bawić. A dokładnie w jakie zabawy? Grasz w piłkę i bawić się samochodami i grasz. To typowe chłopieńce właśnie zawody. Lubisz na przykład jakieś zwierzaki czy przyrodę? Ja lubię zwierzaki, chomiki i ochoty. I naturę też. To fajnie. Ty jakimi sposobami lubisz pływać? Pieskiem. To fajnie. Ja akurat nie umiem pieskiem, ale ja bardzo chciałabym się nauczyć. Mógłbyś kiedyś mnie nauczyć pływać pieskiem. I ogólnie to przepraszamy, jak są jakieś hałasy, ale nagrywamy właśnie audycję i inne dzieci też nagrywają audycję, więc no. Może być trochę głośno, ale jest fajnie. Bekon, do widzenia. Jeszcze nie. Do widzenia. Dobra. Mam do Was jeszcze trochę dosyć dużo pytań. Znaczy, najpierw do Tymka, bo mówiłeś, że lubisz pływać, a lubisz na przykład morsować? Nie, nie lubię. Mój wujek lubi. Lubię iść do jacuzzi. To tak jak moja mama. Ja lubię tak letnią wodę, taką nie za zimną, nie za ciepłą. Ja robię taką gorącą, taką ciepłą. To coś nie dla mnie, bo ja lubię tak akurat, tak, no, pomiędzy. I... Czyli średnią? Średnią? Czyli średnią? No, dokładnie taką średnią. Lubicie swoich kolegów w klasie? Tak, ja lubię. Ja tylko Kubę Grajeńskiego, on zygnie na mnie zzywa. To nie lubię. To dziwnie. Trochę taki niegrzeczny ten kolega, ale okej. Dobra, to my tym właśnie sposobem kończymy ten wywiad i bardzo dziękujemy za wysłuchanie. I bekon do widzenia. Dobrze, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, panie Nikodemie Bekonie. Do widzenia, panie Bekon. Dzień dobry, nazywam się Lidia Piechota. Jesteśmy w Chełmie, w Chełmińskim Domu Kultury, gdzie mam wielką przyjemność i wyzwanie prowadzić warsztaty dziennikarskie dla dzieci i młodzieży. Mamy tutaj taką grupę, a jedną z uczestniczek jest Kinia. Dzień dobry, Kiniu. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że przyszłaś i bardzo Ci za to dziękuję, bo oprócz tego, że bierzesz udział, to też mi pomagasz, bo pokazujesz dużo ćwiczeń. Co Ci się podoba w takich warsztatach? Dlaczego podoba Ci się praca dziennikarska? Bardzo mi się podoba praca dziennikarska z wielu względów. To nie jest na przykład tylko jeden powód, ale też ich jest dużo i mam wielką przyjemność tu być i nagrywać. A co Ci się najbardziej podoba? Najbardziej mi się podoba nagrywanie, bo ja od zawsze chciałam być aktorką lub ogólnie taką czymś związaną i niedawno też byłam na konkursie recytatorskim. Wow, i co recytowałaś? Recytowałam wiersz Jana Brzechwy na straganie i zajęłam 4. miejsce, a to było wojewódzki. Gratuluję, wspaniale. Chciałabyś być aktorką w teatrze, w telewizji, w filmie? Chciałabym tworzyć swoje filmy, jak zarówno w nich grać. I ogólnie to były różne typy filmów, na przykład, nie wiem, coś śmiesznego, bardziej jakieś dramaty może. Ciekawa jestem też Twoich tańców, bo wiem, że lubisz tańczyć. To prawda, bardzo lubię tańczyć, tak samo właśnie być aktorką.
Uwielbiam tańczyć, tańczę na mażoretkach. Kiedyś tańczyłam też na balecie, ale to chyba dwie próby. Nie podchodziło mi za bardzo, ale w mażoretkach się znajduję i myślę, że nawet jestem bardzo dobrą mażoretką. Brawo, fantastycznie. Chętnie przyjdę kiedyś zobaczyć, jak tańczysz. Jest taka szansa? Jest szansa. Mamy w Chełmnie występ zawsze co 2 lata albo rok na solówki. I na solówki, na duety i ogólnie takie konkurencje. Przyjeżdżają do nas ludzie z innych miast, znaczy mażoretki z innych miast i właśnie konkurujemy ze sobą. Ale to nie jest tak, że konkurujemy, że siebie nie lubimy, tylko konkurujemy dla zabawy. Nie zawsze się wygrywa. Dziękuję Ci bardzo, Kinia, za tę rozmowę. Mi też było miło. I mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się podczas takich warsztatów. Oczywiście. Do zobaczenia. Dzień dobry. Dzisiaj gościmy w naszym studiu panią Lilię Piechotę. Dzień dobry. Czym pani się zajmuje, bo widzę, że pani ma już z tym bardzo duże doświadczenie. Wiesz, Gaju, jestem dziennikarką i prezenterką telewizyjną i mówię też, że jestem influencerem, well-being influencer, czyli opowiadam w internecie o tym, jak dobrze żyć w zdrowiu i szczęściu. Dobrze, a jak wygląda pani życie codzienne? Podejrzewam, że najbardziej interesuje Cię życie związane z pracą dziennikarską, czy takie pozadziennikarskie? Pani życie, bo Pani naprawdę zainspirowała mnie do tego. Dziękuję Ci, kochanie. Wiesz, wbrew pozorom, praca dziennikarska, czy to jest praca w radiu, czy w telewizji, nie polega tylko na tym, żeby cały czas się lansować, nagrywać, malować. To też jest zwyczajne życie i takie codzienne obowiązki. Żeby nagrać jakiś film, trzeba się najpierw zorganizować, wymyślić temat, napisać scenariusz, często przygotować taki plan zdjęciowy, czyli sprawdzić, co będzie filmowane lub co będzie nagrywane. Wybrać salę. Wybrać miejsce, tak, salę. Tak, mów do mikrofonu, kotku. Wszystko, no na przykład czasami przychodzą goście, na przykład dać jakieś wiadomości o tym, jak ktoś działa, po co to robią ludzie. I to jest w tym takiego fajnego. Dokładnie tak. Bardzo często też jest to materia nieprzewidywalna. I nie wiemy, co się wydarzy. Tak jak ja nie wiedziałam, co wydarzy się na dzisiejszych warsztatach. I jestem pod dużym wrażeniem Waszej energii. Czy Pani nagrywała kiedyś taki film, który był w bardzo popularnym programie, no... Czy robiłam jakiś bardzo popularny program? No. Wiesz, tak, w 2008-2009 roku prowadziłam program Kawa czy Herbata. Później pracowałam też w programie Pytanie na śniadanie. To jest właśnie najpopularniejszy, każdy to prawie ogląda. No, bo kiedyś bardziej popularna była Kawa czy Herbata, ale teraz już tego programu nie ma, więc możesz go nie pamiętać. Natomiast najbardziej chyba lubiłam pracę w TVN Meteo Active, gdzie robiłam program podróżniczy. Czyli pani podróżowała? Tak, z moim synkiem po całej Polsce. A jak? Synek ma na imię. Mój syn ma na imię Zachariasz i poznałaś go podczas tych warsztatów. Wiem. Do widzenia Państwu. Dzisiaj gościliśmy w naszym studiu panią Lilię Piechotę. Do widzenia, Bekon. Biała skarpeta. Bardzo dziękuję. Dużo się nauczyłam dzisiaj. Bardzo ciekawych odzywek. To był Tymek. Uwaga, mówimy do mikrofonu. Biała skarpeta. Dziękujemy.